Pabam, pabam, cytrynę sen. Owoc mariażu, cytryna z Maserati, bo był taki czas, że cytryn kupił Maserati i wymyślili sobie, że zrobią samochód marzeń, czyli połączą DS-a właśnie z silnikiem Maserati i tak powstało to auto, auto, o którym myśli każdy, kto kocha cytryny, a niektórzy taki samochód mają. Jak widzimy, też ma zawieszenie hydrauliczne, które gwarantuje niewyobrażalny komfort nawet w porównaniu do współczesnych, super wygodnych limuzyn. W paru słowach o samochodzie. Witam. Jarek Gębosz. Przyjechaliśmy do Państwa z Bielsko-Białej na kołach. Samochód jest z 1971 roku. Jest wynikiem swego rodzaju mariażu Citroena i Maserati. W tym czasie właśnie Maserati przeżywało bardzo duże problemy finansowe i Citroen wyciągnął rękę i owocem właśnie tego jest ten oto samochód, w którym właśnie zastosowano silnik Maserati 2,7 litra V6 o mocy 170 koni. Samochód był produkowany przez 4 lata, powstało niecałe 13 tysięcy sztuk. Na ówczesne czasy był bardzo, jak na Citroena, dobrze wyposażony i posiadał oczywiście skórzaną tapicerkę, klimatyzację, szyby elektryczne i tak dalej. I właśnie to bardzo rozwinięte, najnowszą generację tego hydropneumatycznego zawieszenia. Jednak był troszeczkę samochodem bardzo, no, można powiedzieć, awaryjnym. Sprawiał wiele problemów, zaplecze serwisowe było kiepskie, no i ze względu na ceny właśnie ta produkcja została w 75 roku zaprzestana. Nigdy wcześniej ani później Citroen takiego samochodu nie posiadał. Przez długie, długie lata, dopiero w latach 90. zaczął tworzyć samochody tak zwane ekskluzywne. Prestiżowe. No właśnie, tak naprawdę ta nowa seria DS to się powinna nazywać chyba SF, prawda? Bo DS był autem pięknym, ale autem klasy średniej, a to, co najlepsze w Citroenie w tamtym czasie, to właśnie SF. Proszę Państwa, popatrzcie na ten samochód, bo naprawdę można go zobaczyć bardzo rzadko. To nie jest przypadek, że on przyjechał tutaj do Puszka z Bielska-Białej, bo ja w życiu poza oczywiście gdzieś tam Europą, w Polsce, to SM ma w liczbie większej niż 4 egzemplarze, to może widziałem razem, dwa razy w życiu. A to tutaj to jest jedno auto, albo dwa. Naprawdę bardzo ciekawy samochód, pięknie dziękujemy. Ja muszę powiedzieć, gratuluję. Gratuluję, to wielka. Dziękuję, bardzo duże brawa. Ten kamper to też kocha?